Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie zaplanowało majówkę, która potrwa aż 9 dni. Podczas majówki zaplanowaliśmy przejazd zabytkowym taborem kolejowym, oprowadzanie i zwiedzanie wystaw muzeum. A ponadto cały rok jest zaplanowany imprezami. Po majówce, zaraz 15, 16, 17 maj przyjedzie do nas Ride Super Rally. 20 tysięcy motocyklistów Harley Davidson z całej Europy zjeżdża się na, do Wrocławia na pola marsowe i będą mieli wycieczkę taką przygotowaną tutaj w muzeum z dodatkowymi atrakcjami, z pokazami mody motocyklowej. I wystawą naszych zabytkowych motocykli. Ponadto 1 czerwca odbędzie się Festiwal Zabytków Techniki, a w sierpniu edukacyjna półkolonia dla dzieci. Zapraszamy ponad 300 dzieci dziennie do tego, aby pracowały w muzeum, uczyły się, a jednocześnie bawiły. W tym roku Miasto Dzieci ma taki nowy troszeczkę element, bo jest to miasto sztuki, ze względu na to, że minister kultury objął patronat, a także dał finansowanie na to, więc jest to miasto sztuki i wszystkie warsztaty dla dzieci będą związane ze sztuką. We wrześniu przygotowana zostanie Gala Parowozów. Europejski zlot zabytkowych parowozów z Niemiec. Z Czech i Francji. W listopadzie Dzień Kolejarza, a w grudniu Święty Mikołaj. 6 grudnia pociąg Świętego Mikołaja, kiedy przygotowujemy paczki dla dzieci z biednych rodzin. Atrakcji jest wiele i każdy znajdzie coś dla siebie.